Tajemnice zmarłych na tropie złotonazistów. Kwiecień 1943 roku. Auschwitz. Na ziemi porozrzucane ciała. Hitlerowcy wyrywają trupom złote zęby. Z palców ściągają obrączki. Zaledwie 3 lata wcześniej ogołocili europejskie galerie sztuki i muzea. Opróżnili skarbce banków narodowych. Do 1945 roku Niemcy zebrali skarby warte miliardy dolarów. Łup przetopili na sztaby złota. Po skończeniu wojny to wszystko zniknęło. Co się stało ze złotem? Odpowiedź wiedzie ponurym szlakiem od obozów śmierci do szwajcarskich banków i dalej do osób, które niezmordowanie ścigają ukrywających ten majątek. Oto dramatyczna opowieść o poszukiwaniu złota nazistów, jednej z najlepiej strzeżonych tajemnic II wojny światowej. Trop zaczyna się od człowieka odpowiedzialnego za Holokaust. Plan Adolfa Hitlera, aby uczynić Niemcy najbogatszym i najsilniejszym narodem świata, oznaczał rabunek na wielką skalę. Führer nie wahał się przed okradaniem sąsiednich państw, konfiskatą banków i zbiorów sztuki. Zamierzał zbudować wspaniałe galerie wypełnione zrabowanymi skarbami z kolekcji francuskich, holenderskich, rosyjskich. Dutch and Russian collections. He desperately potrzebował pieniędzy na zakup broni. Zaczął od zwrócenia się przeciwko obywatelom Niemiec. Podstawą reżimu Hitlera była nienawiść rasowa. Oskarżał Żydów o klęskę kraju w pierwszej wojnie, chociaż Żydzi walczyli u boku Niemców. Bojkotowano żydowskie firmy, sklepy obsmarowywano antysemickimi malunkami, właścicieli poniżano. Bojówkarze SA bili Żydów na ulicy. Żydowskie firmy zmuszano do likwidacji. Przywódcy nazistów wykupywali je za bezcen. Bogaci tacy jak de Rothschild tracili swe wielkie domy, których wnętrza okradano. Zamożni Żydzi lokowali swoje pieniądze w zagranicznych bankach. Myśleli, że jeśli ocalą pieniądze, to jakoś uratują życie. Myśleli, że zachowają możliwość negocjacji, jeśli są w stanie coś zaproponować. Sądzili, że to ich bilet do ocalenia. Dla żydowskich biznesmenów Szwajcaria była finansowym azylem. Tamtejsze banki były bezpieczne i dyskretne. Żydzi mieli nadzieję na odzyskanie majątków, gdy nazizm przeminie. Tak myśleli. Ale sytuacja w Niemczech pogarszała się. W latach 30. zbudowano obozy koncentracyjne dla opozycji. Od 1942 roku obozy koncentracyjne stały się obozami zagłady. Systematycznie mordowano tam Żydów. Po przybyciu więźniów pozbawiano wszystkiego, co cenne. Włosy wykorzystywano do wypychania materaców. Zabitych pozbawiano złota, jeśli nie odebrano go żywym. Trupom wyrywano złote zęby. Kilku szczęśliwcom udawało się trafić do pracy niewolniczej. Większość ginęła w komorach gazowych. Nawet nie potrafię opisać, jak nas traktowali. Nie jak ludzi, jak zwierzęta. Zaglądali nam w usta.
Ojcu, wyrwali koronki z ust, zanim wzięli nas do łaźni. Robili to obcążkami. Wiązali człowieka jak zwierzę. I wyrywali zęby. Złoto przetapiano na sztaby i wysyłano do skarbca SS. Wiele sztab trafiało do szwajcarskich banków, gdzie leżały latami. Ale Hitler okradał nie tylko bogatych Żydów. Przed wojną niemieccy bankierzy i przemysłowcy musieli wpłacać duże sumy, by zdobyć względy rządu lub choćby przetrwać w III Rzeszy. Cena płacona Hitlerowi i jego kamratom była wysoka. Jeśli nie płaciłeś, mogłeś skończyć w obozie koncentracyjnym. Choć skarbiec był pełny, Hitler dalej rabował. W marcu 1938 roku wojska niemieckie wkroczyły do Wiednia, aby, jak twierdzono, zjednoczyć niemieckie narody. Ta napaść została nazwana Anschlussem. W ramach tego przymusowego zjednoczenia Bank Narodowy Austrii został zlikwidowany, a jego aktywa przejął Bank Rzeszy. Dzięki temu rabunkowi Hitler wzbogacił skarbiec o 90 ton złota o wartości wtedy 100 milionów dolarów, a dziś 1 miliarda. Rok później Hitler zajął Czechosłowację. Wcześniej pod pretekstem ochrony Niemców sudeckich pochłonął Sudety w październiku 1938 roku. Ale zanim Niemcy bez reszty opanowały kraj, Bank Narodowy w Pradze przezornie przekazał przez Szwajcarię część walorów do Banku Anglii. Urzędnicy Banku Rzeszy przystąpili zaraz do działania i przekierowali czeskie złoto o wartości 40 milionów dolarów do Niemiec. Wyśledzili też złoto, które już było w Anglii i zmusili Bank Anglii i Szwajcarów do przekazania sobie złota za 26 milionów dolarów. Napady na inne kraje były dobrym interesem dla Hitlera. Bogactwo całych krajów wędrowało bez przeszkód na konta w niemieckich i szwajcarskich bankach. Droga ku wojnie światowej była wybrukowana kradzionym przez nazistów złotem. Wrzesień 1939 roku. Nad Europą zapada mrok. Anglia i Francja grożą wojną, jeśli Niemcy napadną na Polskę. Hitler uważa, że blefują, bombarduje Warszawę, wkracza do Polski. Hitlerowscy przywódcy już wzbogacili się na najazdach. Liczą, że tak będzie i w Polsce. Ale gdy wojownicy Blitzkriegu zbliżali się do Warszawy, czekało ich rozczarowanie. Polscy bankowcy wywieźli z kraju złoto o wartości 60 milionów dolarów. Zostało przetransportowane przez Rumunię i Turcję do Francji. Hitler zwrócił się na zachód. Jego armia weszła do Holandii. Holendrzy skapitulowali w maju 1940 roku. Bank Rzeszy złupił Bank Amsterdamu. W ciągu 5 lat okupacji przerzucono stamtąd do III Rzeszy złoto warte 163 miliony dolarów. Następna była Belgia, ale biorąc przykład z Polski, jej bank przerzucił wszystkie aktywa do Francji.
W czerwcu 1940 roku, po upadku Francji, trzy kraje straciły na rzecz Niemiec swój majątek narodowy. Duże ilości złota polskiego i belgijskiego przetransportowano do Dakaru w Afryce Zachodniej. Anglo-francuskie siły próbowały ocalić ten skarb, lecz francuska marynarka Vichy, sprzymierzona z Niemcami, zmusiła aliantów do odwrotu. Francuskie złoto o wartości 200 milionów dolarów wysłano na Martynikę, kolonię Francji w Indiach Zachodnich. Długo trwały negocjacje między rządem Pétaina w Vichy a Niemcami. Hitler chciał złota, ale nie chciał okupować Vichy, by je dostać. Führer zamierzał zmusić rząd w Vichy do oddania mu złota Polski, Belgii i Francji. W końcu belgijskie złoto o wartości 200 milionów dolarów wylądowało w nazistowskich skarbcach. Pod koniec 1942 roku, kiedy Francuzi byli gotowi wydać Niemcom polskie złoto, alianci zwyciężyli w Afryce Północnej, co odcięło nazistów od Dakaru. Zwycięstwa nazistów skutkowały największymi transferami majątku w dziejach świata. Przepadły rezerwy całych krajów. To złoto napędzało machinę wojenną. Gdzie hitlerowcy przechowywali ten cały skarb? Część w Banku Rzeszy w Niemczech, ale większość wykorzystywali na pozyskiwanie twardej waluty potrzebnej na zakup broni. Najlepszym miejscem do zamiany zrabowanego złota na dewizy była stolica europejskiej bankowości, Szwajcaria. Szwajcaria od dawna była dumna ze swojej neutralności. Ten status umacniał opinię, że jest bezpiecznym schronieniem dla obcych kapitałów. Banki szwajcarskie były symbolem bezpieczeństwa, dyskrecji i uczciwości. W czasie II wojny ten symbol kamuflował ponurą tajemnicę. Tajemnicę, która rzuca cień na rzekomą neutralność i uczciwość. Szwajcarzy głoszą, że trzymali się z dala od nazistów, ale tak naprawdę łączyło ich z nimi wiele. Siedmiosobowa Rada Federalna, na której czele stał Marcel Pilet-Golas, uznała, że aby chronić wolność Szwajcarii, musi prowadzić interesy z Hitlerem. Szwajcaria nie chciała prowokować nazistów. Nie otworzyła granic dla tysięcy żydowskich uciekinierów, którzy mieli nadzieję na schronienie w neutralnym państwie, gdzie złożyli miliony w bankach. Taka prowokacja mogłaby rozwścieczyć Hitlera, który postanowiłby zaatakować naród przyjazny Żydom. Aby ułatwić pracę szwajcarskim pogranicznikom, Niemcy oznaczali paszporty Żydów literą J. Na zdjęciu musiało być widoczne lewe ucho i odciski palców. To była dyskryminacja. Wiele osób z tego powodu zawracano od granicy. Żydzi, którzy dotarli do granicy, byli odsyłani. Czekała ich zagłada w nazistowskich obozach śmierci. Wielu zatrzymanych wolało popełnić samobójstwo niż wracać. Hitler potrzebował dewiz na zakup broni. Do Szwajcarii wysyłał złoto, gdzie zamieniano je na twardą walutę. Wiele broni produkowały szwajcarskie fabryki, więc Szwajcarzy zarabiali podwójnie, sprzedając Niemcom broń, amunicję, materiały wojenne.
Ze względu na rzekomą neutralność, szwajcarskie fabryki broni unikały alianckich bombardowań, choć produkowały dla Hitlera. Lotnictwo aliantów osłabiało wydajność przemysłu III Rzeszy, ale fabryki nadal kuły dla niej broń w Szwajcarii. Przeczytaliśmy dokument, który uznałem za dziwny. Szef połączonych sztabów pisał w 1943 roku do sekretarza stanu, że nasze bombardowania Niemiec są nieskuteczne, bo Szwajcarzy uzupełniają straty. Sytuację pogarszał fakt, że szwajcarskie lotnictwo zestrzeliwało alianckie bombowce, które znalazły się nad jego obszarem. To potworna hipokryzja. Było jeszcze gorzej. Okazuje się, że Szwajcaria zezwalała na przewóz robotników przymusowych przez swoje terytorium. Szwajcarski kolejarz Otto Frey musiał dochować tajemnicy. Co chwila słyszało się wołanie o pomoc. Na granicy mówiono nam, żeby przeprowadzić pociąg przez kraj możliwie szybko. Przez Szwajcarię przejeżdżały nawet pociągi do obozów śmierci. Jest dowód na to, że pod koniec 1943 roku w Zurichu zatrzymał się pociąg z włoskimi Żydami. Jedna z kobiet pamięta mroźną noc, kiedy poproszono ją o zaniesienie zupy na stację. Urzędniczka Czerwonego Krzyża powiedziała, że pociąg przyjedzie w nocy, że powinniśmy mieć z sobą latarki i tworzyć czteroosobowe grupy. Wagon podjechał wolno i stanął. Z naszej stacji wyszedł mężczyzna. Pamiętam, że chociaż było bardzo ciemno, to twarz tego mężczyzny była bardzo blada. Wyczuwało się napięcie. Pamiętam myśl, a co się stanie, jeśli ci ludzie w wagonie odepchną mężczyznę i wybiegną? Bałam się. Z jednej strony chciałam, żeby ich uwolniono, ale z drugiej nie chciałam, żeby wyszli. Wiedzieliśmy, że jadą do Niemiec. Wiedzieliśmy, że to Żydzi. Wiedzieliśmy też o obozach koncentracyjnych. Szwajcarzy nie byli niewinni, kiedy naziści popełniali najgorsze zbrodnie. Szwajcaria prosperowała także, kiedy Hitler zaczął przegrywać. Niemiecka armia cofała się, a naziści składali zrabowane miliony w szwajcarskich bankach. Przeznaczeniem tego bogactwa miała być budowa infrastruktury IV Rzeszy. Jesień 1943 roku. Rozwiewały się sny Hitlera o nazistowskim imperium od Atlantyku po Ural. Jego armie utonęły w Rosji. Tysiące mogił pokrywało przestrzenie od Stalingradu do Kurska. Przywódcy nazistów wiedzieli, że skradziony majątek nie będzie bezpieczny w III Rzeszy. Złoto płynęło szerokim strumieniem na tajne konta w Szwajcarii. Zrabowane dzieła sztuki sprzedawano tam na aukcjach. Uzyskane sumy miały służyć ucieczce przed sprawiedliwością. W 1944 roku wywiad aliantów wiedział o tych transakcjach. Odpowiedzią była operacja Bezpieczne Schronienie z zadaniem lokalizacji, odnalezienia i odzyskania nazistowskich aktywów przeniesionych do neutralnych krajów. Wynik był szokujący.
Korzystając z tajemnicy bankowej w latach 1938-1945, naziści przekazali do Szwajcarii aktywa o wartości 6 miliardów dolarów. Według dzisiejszych cen to 60 miliardów. Wiele środków zostało wykorzystanych na ucieczkę nazistowskich przywódców. Amerykański wywiad wykrył miliony w posiadaniu ministra spraw zagranicznych Ribbentropa. Wykorzystał on niemieckie przedstawicielstwo w Genewie do spieniężenia złota i przekazania pieniędzy do Lugano i Lucerny, gdzie pozostawały na kontach jeszcze długo po wojnie. Ribbentrop mógł też pomagać w transferze pieniędzy przemysłowców, którzy zamierzali odbudować swoje firmy po wojnie. Ribbentropowi pieniądze nie pomogły. W 1945 roku stanął przed sądem w Norymberdze i został powieszony za zbrodnie przeciwko ludzkości. W Holandii amerykański wywiad wykrył inny fundusz ucieczkowy należący do przemysłowców. 10 miliardów dolarów. W archiwach bezpiecznego schronienia znajdują się też dowody świadczące o tym, że niemieccy przemysłowcy przygotowywali się do budowy nowej Rzeszy po wojnie. Współdziałali z grupą wyższych oficerów SS. Wykorzystując kraje neutralne, zamierzali przekazywać fundusze i technologię rakietową nazistowskiemu podziemiu w Niemczech. Ten plan nigdy nie był realizowany, ale funduszy o wartości miliardów dzisiejszych dolarów nie odnaleziono. Inny dokument bezpiecznego schronienia ujawnia nazwiska, adresy, numery telefonów 30 szwajcarskich adwokatów, którzy prawdopodobnie ukrywają niemieckie aktywa. W 1945 roku alianckie bombardowania niszczyły Śródmieście Berlina, także budynki Banku Rzeszy. Naziści postanowili ulokować swój łup w kryjówkach rozsianych po kraju. Na południe do Bawarii wysłali ciężarówkami i koleją 200 milionów dolarów. Skarb został schowany w alpejskich jaskiniach. Większość alianci odnaleźli po wojnie, ale 20 milionów zginęło. W 1984 roku Ian Sayre, autor Złota nazistów, śledził dzieje zaginionego skarbu. Opisał, co wydarzyło się w wiosce Einsiedl. Bardzo ciemnej nocy niemieccy żołnierze w oficerskich mundurach zabrali skarb, poprowadzili muły wzdłuż zbocza góry na sam szczyt i zakopali złoto oraz banknoty w różnych dziurach na szczycie. To pozostawało tam aż do nadejścia Amerykanów. Amerykanie po zajęciu Einsiedl w 1945 roku słyszeli pogłoski o ukrytym złocie. Pułkownik Friedrich Rauch, jeden z tych, którzy chowali złoto, postanowił przerzucić je do Garmisch. Zakopali pieniądze w ogrodzie przy tym domu. Pozostawały tam przez parę tygodni. Później pułkownik Rauch przyjechał z Amerykaninem i z paroma żołnierzami i zażądał od ludzi mieszkających w domu, by wydali pieniądze. Wymienił konkretną sumę. Dał im 3 tygodnie na wykopanie wszystkich pieniędzy z ogrodu. Po 3 tygodniach wrócił, zabrał wszystko, wpakował do jeepa i odjechał. Po raz ostatni skarb był widziany u Amerykanów. Potem już nikt go nie widział. Niemiec Joseph Pinzel, jedna z osób związanych z ukrywaniem złota, pamięta, jak ujawniono część skarbu Amerykanom. Opowiadałem przyjaciołom w gospodzie, że wiem, gdzie schowano złoto. Skutkiem tego przyszło do mnie 2 Amerykanów, chyba z wywiadu, a ja zaprowadziłam ich do krowiej dziury na Einsiedl.
Dołączył do nas niemiecki oficer i poszliśmy w góry. Wzięli wykrywacz metalu. Igła zaczęła się poruszać w miejscu pokrytym kłodami drewna. Tam była wielka dziura. Jeden z Amerykanów zostawił nas i wrócił z dwiema ciężarówkami, które wyładowali ciężkimi sześciokątnymi blokami. Tak, złoto. Załadowali je na ciężarówkę. Dużo tego. Kiedy Amerykanie zrobili inwentaryzację, odkryli, że z garnisz znikło złoto wartości 20 milionów dolarów. Może ukradli je żołnierze niemieccy i amerykańscy. Złota nigdy nie odnaleziono. Żydzi ocalali z Holokaustu starali się o odzyskanie oszczędności zabitych członków swoich rodzin. Napotykali mur milczenia, zaprzeczeń, utrudnień. Szwajcarskie banki były wplątane w wydarzenia budzące odrazę. Rok 1945. Koniec wojny w Europie. Amerykańscy żołnierze odnajdują w Bawarii nazistowskie łupy. W kopalni soli Kaiseroda trafiają na złoto i banknoty z Banku Rzeszy. Łupy SS, cenne kamienie, certyfikaty udziałów, złote zęby ofiar obozów. Wiele skradzionych dóbr kultury, obrazy i rzeźby z epoki renesansu. Odzyskane złoto ma wartość miliardów, ale to tylko niewielka część. Rezerwy złota całych państw pozostają ukryte w piwnicach banków Szwajcarii. Podczas procesu norymberskiego alianci przystępują do śledztwa w sprawie Szwajcarii i jej banków. Ich aktywa w USA i Anglii zostają zamrożone, gdy alianci starają się dotrzeć do kont nazistów. Hitlerowskich przywódców czeka wyrok śmierci, lecz tego wyroku nie można doręczyć dyrektorom banków, którzy przechowują ich złoto. Ten kraj jest wyspą między kapitalistycznym Zachodem i komunistycznym Wschodem. Operacja Bezpieczne Schronienie trwa, ale alianci decydują się na porozumienie ze szwajcarskimi bankami. Zwłaszcza Anglikom na tym zależy. Chcą uzyskać kredyty na odbudowę zbombardowanych miast. Alianci ustalają, że Szwajcarzy mają niemieckie złoto warte 400 milionów dolarów. Po negocjacjach w Waszyngtonie Szwajcarzy zatrzymują je po wypłaceniu Anglii i USA 60 milionów. To bardzo mało wobec miliardów, które nazistowskie Niemcy przelały na szwajcarskie konta. To była umowa wspaniałomyślna dla Szwajcarów. Ale ta umowa nie obejmowała kont założonych przez Żydów przed wojną. Kiedy ofiary Holokaustu i ich spadkobiercy chcieli odzyskać swoje pieniądze, szwajcarskie banki czyniły trudności. Co ukrywały? Dzieje Elizabeth Trilling-Groth są typowe dla ocalałych z zagłady. W czasie okupacji matka Elizabeth ukrywała ją na strychu, w warszawskim getcie. Usiłowała wykupić się stamtąd pieniędzmi ze szwajcarskiego banku. Powiedziała nadzorcy, że wypisze mu przekaz na 2000 marek w złocie. Nie wiem, czy z tego skorzystał, ale zadenuncjował ją i trafiła do Treblinki.
Elizabeth uratowała jej Polska Jania i Polacy, którzy ją przechowali. Po wojnie pojechała do Szwajcarii po pieniądze rodziców. Bank żądał dokumentacji nie do uzyskania. Świadectwo zgonu. To jest absurdalne i obrażające. Przecież oni wiedzą, co się działo. Banki wiedziały, co robią. Wiedziały, że hitlerowskie obozy nie wystawiały świadectw. Nawet jeśli ocalony z Holokaustu znał numer konta, banki ukrywały prawdę. Stephen Foti, syn ofiary Holokaustu, pamiętał słowa ojca. Ojciec powiedział: mam numer konta, pójdziesz do banku i podejmiesz to, co tam jest. Byłem w 100% pewny, że tak się stanie. Jego ojciec przewidywał problemy, więc numer ukrył w prawie jazdy. Oto numery. Są cztery numery. Tylko na jednym koncie jego ojciec miał 18 tysięcy franków szwajcarskich. A jednak bank zaprzecza, że konto istniało. Chociaż podali, że mają 775 kont nieruszanych od wojny, odmawiają podania nazwisk ich właścicieli. Szwajcarscy bankierzy utrzymują, że zasadę poufności wprowadzono, by chronić żydowskie depozyty przed nazistami w latach 30. Teraz te same przepisy uniemożliwiają żydowskim rodzinom dostęp do nich. Czas napiętnować tę hipokryzję. Interweniowała grupa wpływowych Amerykanów. Ciemne interesy banków z czasów wojny zostały ujawnione. Rok 1995, 50. rocznica końca wojny. Ale wielu ocalałych z Holokaustu i ich rodziny nadal cierpią niesprawiedliwość. Latami szwajcarskie banki odmawiały roszczeniom ocalałych z Holokaustu. Czas udzielić im pomocy. Pomoc nadeszła ze strony miliardera, który jest przewodniczącym Światowego Kongresu Żydów. Po wysłuchaniu opowieści o ocalałych z zagłady, którym odmawia się ich własnych pieniędzy, Edgar Bronfman poleciał do Berna spotkać się ze szwajcarskimi bankierami. Cały świat żydowski to moja rodzina. Straciłem 6 milionów członków rodziny w czasie Holokaustu. Myślę o ofiarach zagłady i o tych, co ocaleli. Pracuje z nim Israel Singer. Druga wojna światowa to walka dobrego ze złem, a Szwajcarzy postanowili zachować neutralność. W Bernie przyjęto ich bardzo chłodno. Szwajcarzy oskarżyli ich o dyskredytację banków. Po długich rozmowach bankierzy oświadczyli, że udało im się odnaleźć niektóre stare konta Żydów i zaproponowali zapłatę 32 milionów dolarów, ułamek sum zdeponowanych w latach 30. To miało być ostateczne. Bierzcie pieniądze i zachowujcie się. Uświadomiłem sobie, że to będzie ciężka batalia. Szwajcarzy liczyli na ułagodzenie gniewu, przeprowadzając własne śledztwo. We wrześniu 1996 roku niższa izba parlamentu uchwaliła przeprowadzenie badań nad stosunkami finansowymi z Rzeszą. W Nowym Jorku Bronfman uzyskał dostęp do dokumentacji z czasów wojny, potwierdzającej tajną współpracę Szwajcarów z nazistami. Ujawnił ją. Miał jeszcze jedną broń. Senator Alphonse D'Amato był przewodniczącym Komisji Bankowości. Przyłączył się do walki o ujawnienie kont bankowych,
a był władny doprowadzić do zamknięcia oddziałów szwajcarskich banków na Wall Street. To była silna presja. W styczniu 1997 roku senator D'Amato ujawnił na konferencji prasowej niektóre dokumenty inkryminujące Szwajcarów. Po raz pierwszy od początku naszego dochodzenia mamy dowody, że Szwajcarzy aktywnie i bezpośrednio brali udział w transferach złota nazistów. Te dokumenty wykazują, że twierdzenie o neutralności Szwajcarii w czasie wojny to bzdura. Cytował raport wywiadu o pomocy Szwajcarii w wywożeniu złota z Niemiec. Mamy notatkę ze stycznia 1946 roku adresowaną do Williama Donavana, ówczesnego szefa wywiadu. Dokument wskazuje, że między majem 1943 a lutym 1944 roku Szwajcarzy wysłali do Hiszpanii i Portugalii 280 ciężarówek ze sztabami niemieckiego złota. Na tej samej konferencji prasowej Elan Steinberg ze Światowego Kongresu Żydów wykazał pochodzenie tego złota. To było złoto przetopione z obrączek ślubnych, złotych zegarków, a także, co najbardziej ponure, ze złotych zębów ofiar obozów. Prezydent Clinton był gotów wyjawić tajne akta z czasów wojny. W obliczu kłopotliwych faktów zaczął pękać mur milczenia szwajcarskich banków. Do tego jeszcze Christoph Meili, strażnik bankowy z Zurichu, zawiózł do Ameryki przedwojenne dokumenty. Udało mu się uratować je przed zniszczeniem. Teraz boi się o życie. Wydarłem dwa arkusze i zwinąłem je. Schowałem pod koszulę i zostawiłem w szatni. Rodziny ocalałych z zagłady zwróciły się do adwokatów, zgłaszając roszczenia wobec banków w wysokości 20 miliardów dolarów. W tymczasowym porozumieniu Szwajcarzy zadeklarowali wypłatę 10 milionów dolarów wiekowym Żydom z Europy Wschodniej, uznając, że oni wycierpieli od nazistów i od komunistów. Pieniądze zostały przyjęte, ale to za mała suma, by powstrzymać presję międzynarodową. Flavio Cotti, minister spraw zagranicznych Szwajcarii, rozumie to. Naszym zadaniem jest ponowne omówienie II wojny światowej, okresu trudnego dla naszego kraju, kiedy popełnialiśmy też błędy. W grudniu 1997 roku przedstawiciele 41 narodów spotkali się w Londynie na pierwszej konferencji poświęconej poszukiwaniu złota nazistów. Delegaci z Polski i z Austrii domagali się zwrotu 5 ton złota przechowywanego w alianckich skarbcach. Zadeklarowali, że przekażą je na fundusz ocalałych z zagłady. Wśród delegatów był amerykański zastępca sekretarza stanu, Stuart Eisenstadt. Wzywamy wszystkich w Londynie i całym świecie do przyspieszenia. Chcemy zakończyć naszą misję przed wejściem w nowe milenium. Prace Komisji Historycznej w wielu krajach powinny być zakończone do tego czasu. Fundusze już ustanowione i te, które zostaną powołane, powinny rozdzielić środki między ocalałych z Holokaustu przed końcem milenium.
Kiedy dokonano chemicznej analizy szwajcarskich złotych monet, na jaw wyszła kolejna ponura rewelacja. Okazało się, że zawierają 10 razy więcej rtęci niż zwykłe złoto. To wskazuje na obecność złota dentystycznego w monetach. Zdaniem specjalisty Davida Whittakera, to dowód, że złoto było wyrywane z ust ofiar przed przetopieniem. W oczyszczonym złocie stosowanym do wyrobu sztabi monet nie ma wysokiej zawartości rtęci. A więc jeśli występuje dużo rtęci, oznaczać to może, że złoto znajdowało się w ustach jako plomba. Lub obok była plomba ze srebrnego amalgamatu. And also some silver amalgam in the same mouth, or indeed in other mouths, close by. Rtęć amalgamatowa mogła wiązać się chemicznie ze złotem w ustach, a potem trafić do złotych sztab. Wobec zagrożenia bojkotem i sankcjami szwajcarskich banków w USA, bankierzy zgodzili się na zwrot 1 miliarda i 250 milionów dolarów. Wypłata miała być dokonana w ciągu 3 lat. 28 sierpnia 1998 roku senator D'Amato obwieścił dobrą nowinę. To zamyka sprawę. Jest sprawiedliwe i stanowi pomoc dla potrzebujących. Jestem z tego bardzo zadowolony. Tego samego roku tropiciel złota nazistów Ian Sayre opublikował przy pomocy Douglasa Bottinga nowe wydanie swojej książki. Autorzy twierdzą, że kradzież złota w 1945 roku przez Niemców i Amerykanów została utajniona. Sayre oblicza wartość zaginionego złota na 4 miliardy dolarów według dzisiejszych cen. Uważa, że złoto częściowo służyło finansowaniu tajnych operacji rządu. Mam powody wierzyć, że nazistowskie złoto służyło tajnym operacjom. Przeciwstawiania się komunizmowi. Pod wpływem krytyki Departamentu Stanu powołał komisję złożoną z historyków. W 2001 roku banki szwajcarskie wypłaciły w 36 krajach pierwsze sumy 35 tysiącom ocalałych z Holokaustu. Odszkodowania dostali też robotnicy przymusowi. Dla wielu osób było to gorzkie przypomnienie wojennych przeżyć. Barbara Traub ocalała z Holokaustu. Wiele czasu, całe lata trwało, zanim Szwajcarzy przyznali, że te uśpione konta istnieją. Lepiej późno niż wcale. Ale w sercu tkwi żal. Po latach uników szwajcarskie banki rozliczyły się z ofiarami Holokaustu. Ale bolesne dochodzenie prawdy ujawniło coś, co trudno wytłumaczyć. Niby neutralna Szwajcaria zawarła pakt z nazistowskim diabłem i korzystała na tym. To pozostaje jedną z najciemniejszych tajemnic II wojny. Wersja polska Studio Publishing na zlecenie Polskie Media Amercom. Tekst Jerzy Jacek Tomczak. Czytał Jan Czernielewski.